Hej, cześć, witajcie z tej strony, z Maslo. Witam was już w czwartym filmie, w którym to rozpakowuję paczki od was. I na samym wstępie chciałbym wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że faktycznie chcecie przysyłać mi te paczki i tych propozycji jest od was naprawdę mnóstwo. Oczywiście nie wszystkie przyjmuję, bo niektóre rzeczy, które chcielibyście mi wysłać, już w jakiś sposób dublują się z tym, co mam. Niemniej jednak bardzo dziękuję wszystkim za propozycje, nawet te, które niestety zmuszony byłem odrzucić przez to, że już po prostu takie rzeczy mam i nie potrzebuję drugiej takiej. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które wystąpią w tym odcinku, które przysłały mi naprawdę świetne, świetne rzeczy. Tak więc myślę, że jesteście podjarani, bo naprawdę będzie na co popatrzeć w tym filmie. Zapraszam! Tak więc pierwsza paczuszka jest od Gostka Onionek. Onionek jest u mnie na serwerze na Discordzie. Chciał zachować anonimowość, nie chciał podawać swojego imienia i nazwiska, jak najbardziej szanuję. Tak więc pozostanie on tutaj z pseudonimem. Tutaj mamy troszeczkę dobrości. Tak więc zacznijmy może od tego. Mamy tutaj... Czekajcie, ostrze mam nieco. A, kij jest w miarę ostro. Tak więc tutaj mamy RAM Sodim DDR2. Jest to kostka 1 gigowa. Może mi się kiedyś przyda do jakiegoś projektu. Następnie mamy kość DDR. Tylko 256 MB. RAMu oraz kość firmy Blitz. To jest bodajże 512, również DDRK. Tak więc te kostki, generalnie RAM jest dość mały i RAMu nigdy za wiele, więc RAM się pewnie kiedyś przyda do czegoś. Dalej tutaj mamy kolejną kostkę, niech no sobie spojrzę, jest to 512 MB DDR do laptopa i ten Sodim na pewno mi się już przyda, nawet wiem do czego. Dalej idąc mamy kartę na AGP, Radeon, tutaj akurat mnie już wyręczyło, 9250. Mam tylko 256 MB. Pamięci VRAM, tak więc jest to troszeczkę podrasowana wersja Radeona 9200, bardzo popularnego. Tutaj coś, kurczę, widzę, że ten kondensator tak jakby, mam tutaj przybliżę. O, jak tutaj możecie zauważyć, coś tu niedobrego się z tym kądziołkiem dzieje. Najlepiej by go było przelutować. Ok. Mamy kolejną kość pamięci. Jest to... Co to jest? No, to będzie DDR2. Także też się może przydać. No i ostatnią rzecz, też wam już korzystając z okazji przybliżę tutaj. Mamy... procesor. O, tak go widać. Jest to Sempron, nie pamiętam dokładnie na jaki socket, ale fajnie zapakowany. Tak więc taki Sempronik, no całkiem spoczko. Na pewno przyda się do filmiku o mojej historii. Prawdopodobnie będzie to socket ten 939, z tego co tak patrzę wstępnie po pinach. Tak więc być może taki Sempronik nam się przyda do projekciku. Tak więc dzięki jeszcze raz wielkie Onionek. Na pewno te rzeczy się przydadzą. Okidoki, następną paczuszkę nadesłał Mateusz Bajsarowicz. Jak widzicie, dość pokaźna paczucha. Oki, aż wam to troszeczkę odzoomowałem, tak żebyśmy mieli na pewno fajną wizję tutaj. Na to cudo.
I tutaj oczywiście, pomijając, że sama płyta główna jest bardzo sztos, no to mnie tutaj jednak najbardziej interesował będzie procesor. A jest to nic innego jak nasz kochany, brązowy AMD Athlon. Przepraszam Was bardzo za dzwony. Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję, Mateusz, że podesłałeś mi taką płytę główną. Na pewno bardzo się przyda do tego filmu o historii AMD. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że zrobię z niej fajny pożytek i że będzie miała drugie życie. Tą paczkę przysłał Paweł Szyszewski. Ok, no to się lecimy. Ok. Aha, sorry, to tak się otwiera. O. Tak więc... co tu mamy? Ok, mamy jakieś Rammsteiny. DDR2, 512 kości. O matko, chińskie kości. Proszę. Nie widzicie chińskie znaczki? To XD. Good RAM normalny. A tutaj dalej. Tutaj mamy... Co to jest? Tu mamy adapter do internetu na USB. Myślę, że akurat mi się przyda do komputera ze śmietnika. Dzięki wielkie. Potrzebnie w sumie kupowałem, bo kupiłem w sumie coś podobnego. Super. Brawo ja. I kabelek SATA. Nie, myślałem, że to jakiś related jest, ale chyba... No nie bardzo, tam jest jakieś sterowniki w środku. Dobra. To co tygrysy lubią najbardziej. Znowu widzimy, że płytka. Ta-da! I teraz pewnie wszyscy macie takie zdziwione miny. Ale z Maslo Intel? Ale jak to Intel? Ale przecież ty jesteś AMD boy! Tak, zgadza się moi drodzy, jestem AMD boy, to jest płyta na socket 775 ze slotami na RAM DDR3, wziąłem tą płytę, zgodziłem się na wysyłkę tej płyty tylko i wyłącznie dlatego, że była z procesorem i od razu z wiatrakiem, a moja dziewczyna ma komputer na sokecie AM2 i ramach DDR2, więc po prostu zrobię machnią, zamienię płytę, wezmę sobie jej AMD-ka, a wsadzę jej taki Core 2 Duo. Nawet nie do końca wiem, co tu jest za Core 2 Duo. Widzę, że wiatrak jest troszeczkę ubrudzony, tego sobie wyczyszczę. No i generalnie będzie sztosik. Dobrze, moi drodzy. Także dzięki Ci wielkie raz jeszcze, panie Szyszka TV, bo taki ma nick na YouTubie, o ile nic nie pomyliłem, Szyszka TV. Dziękuję Ci bardzo za nadesłanie tych rzeczy. Myślę, że płyta najbardziej się przyda. No i internet adapter też jak najbardziej, że już o ramach nie wspomnę. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam cieplutko. Okidoki, tą wielką paczkę przysłał mi Wiktor Depczyński. Jest to już druga paczka od Wiktora. Sobie ją odpakujemy. Ok. Tak więc tutaj mamy procesor AMD A4000 Series. Jest to procesor bodajże już architektury Bulldozer, ale jest to procesor, który ma wbudowany jakiś tam układ graficzny. To jest Intel Pentium Dual Core 2160. Nie wiem, czy to kurczę widać. Małe są te nadruki, ale może to widać. No proszę, tego Pentiuma to się w ogóle nie spodziewałem. Dobra. I tutaj jeszcze mamy główne jedzonko. Czyli... Więc spoko, można by nawet pendrive'a sobie tutaj postawić i z pendrive'a system zbudować przykładowo. Ciekawie. Tak, więc to jest płyta główna na właśnie procesor tenże, który dostałem ten z serii A. Gdzie tu mamy tego trójkąta? Więc taka uwaga, jeżeli ktoś z Was chciałby mi kiedyś wysłać procesor, raczej unikajcie pakowania go w taką folię bąbelkową. Bardziej właśnie tak jak kiedyś przysłał mi Łukasz Chętnik tego Fenoma, na takiej gąbeczce, jeżeli byście mieli, to jest to zdecydowanie lepszy pomysł, bo jak widzicie na tej folii, o kurczę, i tu się pin wygiął. Ajajajajajajaj.
są w ogóle pogięte piny. Niemniej jednak wielkie dzięki, Wiktor, za ten cały zestawik. Oczywiście ta płyta i procesor posłużą mi, myślę, do tego filmu o historii AMD. Oczywiście jak uda mi się naprostować te piny delikatnie, będę musiał wziąć lupę. O kurczę, tu jest dużo tych pinów pogiętych. No, także będę miał trochę zabawy. Ale dzięki wielkie mimo wszystko. Okej, to jest dość duża paczka od Michała Tarabuły znowu. Tak, taka jest ta paczka, to jest naprawdę duża i powiem wam, kuźwa swoje waży. Jestem bardzo ciekawy tej paczki, ponieważ jedna rzecz wiem, jaka się tutaj znajduje. Natomiast Michał wspominał mi, że przysłał mi też pewną niespodziankę, więc jestem bardzo ciekawy, co będzie w środku. W ogóle teraz spójrzcie na to, to jest paczka chyba po ThinkPadzie. Ta ThinkPad Pro Dock. Akurat nagrywam to dzień po tym filmiku, jak ThinkPad mi się uszkodził, więc XD. Dobra. Okej. Czekajcie, żeby to tak, żebyście widzieli. Cóż to jest? Co? Czekajcie, moment, zaraz. Po kolei, żeby nie było. Po kolei. Tak więc tutaj mamy Athlona AXDA oraz mamy AMD K6 dwójkę. Wiecie co, te procesorki są tak fajnie zapakowane tutaj. Ja może ich nie będę teraz ruszał, co? Bo i tak nie mam ich do... I tak nie mam ich do jakiej płyty głównej wsadzić póki co, więc na razie zostawię je sobie w tych papiereczkach. No, musicie uwierzyć, że to są te procesorki. Ale co to jest? Co? Czekajcie, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ale jestem ciemnym człowiekiem. A ten Master View. Patrzcie, ile to ma złącz VGA, to jest... Co, jakiś splitter audio? Terminal? Jakiś Eternal Hub, to... Czy to jest splitter, że możemy mieć kilka różnych podłączonych source'ów i to nam wychodzi na jeden monitor? Ej, sorry, ale ja to muszę zgooglować, nie? Bo ja naprawdę... Jakbym umiał jeszcze czytać, nie? To bym od początku przyjrzał, że to jest KVM-ka. Ja zaraz wam to na ludzki przetłumaczę. Dobra, okej. Teraz postaram się wam to przetłumaczyć na ludzki, nie nerdowy. Więc to jest generalnie urządzenie, które używa się przy serwerach. Chodzi o to, kiedy mamy na przykład cztery różne serwery, no to jest akurat dla czterech serwerów. Każdy z tych serwerów jest podpięty do tej KVM-ki. Każdy ma USB-ka wsadzonego. I my, wpinając tutaj swój własny monitor, i wpinając tutaj swoją własną myszkę i klawiaturę, jesteśmy w stanie kontrolować te serwery i po prostu przełączać się pomiędzy ekranem z jednego, drugiego, trzeciego albo czwartego komputera, w zależności, który sobie tutaj klikniemy. Powiem wam, zarąbisty sprzęcik i powiem wam, no, tego się naprawdę kompletnie nie spodziewałem. I Michał, naprawdę, kurde, wielkie dzięki, bo mnie bardzo zaskoczyłeś tym. Tak, do tego stopnia, że aż na początku nie do końca byłem pewny, co rzeczywiście trzymam w rękach. Tak więc, moi drodzy, postaram się zrobić o tym jakiś filmik i żeby było śmieszniej, to mi się wydaje, że ja do tego mogę mieć naprawdę realne zastosowanie w moich warunkach, ponieważ mogę mieć tutaj jakiś swój komputer, na dole mogę mieć podłączony jeszcze jakiś inny i po prostu się przełączać pomiędzy tymi komputerami. Działa to wszystko na VGA, więc jakość obrazu nie będzie powalać, że tak powiem, ale no tak czy siak, halo, to jest sztos opcja. No czegoś takiego to ja jeszcze nie miałem i nie spodziewałem się, dlatego Michał, kurde, powiem ci... Mega mnie zaskoczyłeś, a także procesor K6 jak najbardziej na propsie też mi się przyda do tego filmu historycznego Athlonek i
K6, no powiem Ci naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Tak więc moi drodzy, jak widzieliście w tym odcinku, myślę, bardzo dużo było płyt głównych i to myślę pokrywa się bardzo z tą prośbą, którą wystosowałem do Was w poprzednim filmie, jeżeli chodziło o procesory AMD. I moi drodzy, z wielką radością stwierdzam, że brakuje mi już praktycznie tylko jednego procesora, żeby móc rozpocząć pracę nad filmem o historii AMD. Dalej niestety brakuje mi procesora AMD serii K5. No myślę, że to są dość niszowe procesory, które no już po prostu zaczynają kosztować dużą ilość pieniędzy, tak więc poczekam jeszcze trochę. Jeżeli ktoś z Was ma AMD K5 i jest mu niepotrzebny, to bardzo chętnie przygarnąłbym taki procesor, nawet mogę odkupić. Myślę, że tutaj jakby pole do dogadania się jest naprawdę szerokie z mojej strony. Tak więc moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz za dostarczenie paczek. Jeżeli ktoś chciałby mi coś wysłać, zapraszam do kontaktu przez Facebooka lub maila. Tylko bardzo bym prosił, jeżeli ktoś z Was chce wysłać mi jakąś paczkę i jest to osoba niepełnoletnia, bardzo prosiłbym, żeby wcześniej skonsultowała to ze swoim rodzicem. Także mam nadzieję, że rozpakowanie paczek Wam się bardzo podobało, a tymczasem za niedługo na kanale pojawi się naprawdę mnóstwo porządnych, dopracowanych filmów. Mam nadzieję, że jesteście zaciekawieni. Spoiler, proszę zatkać uszy. Będzie trochę o retro, ale też będzie trochę o nowych rzeczach. Do zobaczenia. Będzie co oglądać. Na razie. Bajos.